Witajcie serdecznie, kochani, na kolejnych poczytajkach. Mam nadzieję, że burza, która powoli za oknem chyba znowu się zbiera, nie przeszkodzi nam i nie zabierze internetu. Ale gdyby tak się stało, to możecie być pewni, że nagram Wam kolejne poczytajki i będziecie mogli ich odsłuchać w dowolnym momencie. No to co? Chyba zaczynamy. Chcecie bajki? Oto bajka. A przed Wami poczytajka. Kochani, dzisiaj w temacie poczytajkowym, dzisiaj na poczytajkach mamy na warsztacie w naszej biblioteczce historyjkę, która być może jest Wam znana, nie wiem czy znana z książek, ale z pewnością słyszeliście co nieco o filmie, który na podstawie tej historii został ostatnio wyprodukowany. Mowa tutaj o Króliku Piotrusiu. W dziale poczytajek dla najmłodszych dzieci to właśnie bajkami pisanymi i ilustrowanymi przez Beatrix Potter będziemy się przez jakiś czas zajmować. Natomiast w bajkach dla nieco starszych dzieci będziemy kontynuować historyjki z książki Bolesława Leśmiana Plechty Sezamowe. To co? Jesteście gotowi? Zapraszam Was, szczególnie te najmłodsze dzieci w tej chwili, do posłuchania historyjki Beatrix Potter o Króliku Piotrusiu. Pewnego razu były sobie cztery króliczki. Dusia, Tusia, Punia i Piotruś. Mieszkały z mamą na piaszczystym wzniesieniu pod korzeniem potężnej jodły. Moje maluszki, rzekła któregoś ranka pani królikowa. Możecie sobie teraz pobiegać po polach lub w dół drogi, ale pod żadnym pozorem nie idźcie do ogrodu pana MacGregora. Wasz ojciec miał tam wypadek. Pani MacGregor przyrządziła z niego pasztet. A teraz biegnijcie już i bądźcie grzeczne. Ja wychodzę. Pani królikowa wzięła koszyk oraz parasolkę i ruszyła przez las do piekarza. Kupiła bochenek razowego chleba i 5 drożdżowych bułeczek z rodzynkami. Dusia, Tusia i Punia, które były grzecznymi króliczkami, poszły w dół drogi, aby nazbierać jeżyn. Natomiast Piotruś, który uwielbiał psoty, popędził prosto do ogrodu pana MacGregora i przecisnął się pod furtką. Najpierw zjadł marchewki, kilka główek sałaty i trochę zielonej fasolki, a potem parę rzodkiewek. Po czym, czując lekkie mdłości, poszedł szukać natki pietruszki. Gdy jednak skręcił za małą szklarnię z ogórkami, natknął się na pana MacGregora we własnej osobie. Pan MacGregor sadził właśnie młodą kapustę, ale na widok Piotrusia zerwał się na równe nogi i ruszył za nim w pościg. Wymachując grabiami i krzycząc w niebogłosy – łapać złodzieja! Króliczek był śmiertelnie przerażony. Pędził co sił w nogach wokół ogrodu, bo nie pamiętał drogi powrotnej do furtki. Jeden bucik zgubił w kapuście, drugi na grządce ziemniaków. Teraz biegł na czterech łapkach, dzięki czemu poruszał się szybciej i pewnie udałoby mu się uciec, gdyby pechowo nie wbiegł na siatkę chroniącą krzewy agrestu przed ptakami i nie zaczepił o nią dużymi, mosiężnymi guzikami kubraczka. Kubraczek był niebieski i prawie nowy. Piotruś pomyślał, że to już koniec i zaczął ronić wielkie łzy. Jego łkania usłyszało kilka życzliwych wróbelków, które podfrunęły do niego i ćwierkając głośno
zachęcały, by próbował się ratować. Pan McGregor przybiegł z sitem, którym zamierzał nakryć króliczka, ale ten na szczęście w ostatniej chwili zdołał umknąć, zostawiając w siatce swój kubraczek. Wpadł do szopy na narzędzia i wskoczył do konewki. Byłaby to doskonała kryjówka, gdyby tylko nie było w niej tyle wody. Pan McGregor był przekonany, że króliczek jest gdzieś w szopie i być może schował się pod jedną z doniczek. Zaczął więc ostrożnie je odwracać, zaglądając pod każdą z osobna. I właśnie wtedy Piotruś kichnął. Psik! A pan McGregor od razu ruszył w jego kierunku. Próbował przygnieść Piotrusia butem, ale króliczek wyskoczył przez okno, przewracając po drodze trzy doniczki. Okno było zbyt małe dla pana McGregora, a poza tym mężczyzna był już zmęczony pościgiem, więc wrócił do przerwanej pracy. Piotruś tymczasem zatrzymał się, aby odpocząć. Brakowało mu tchu, trząsł się ze strachu i zupełnie nie wiedział, w którą stronę pójść. A na dodatek był przemoczony do suchej nitki. Gdy się nieco uspokoił, ruszył dalej, kicając niezbyt szybko to tu, to tam i rozglądając się czujnie dookoła. W końcu znalazł drzwi w murze. Niestety, zamknięte. A szpara pod nimi była za wąska, by tłuściutki króliczek mógł się przez nią przecisnąć. Za to bez trudu przeciskała się przez nią mysz, która biegała tam i z powrotem, nosząc groszek i fasolkę swojej rodzinie w lesie. Króliczek zapytał ją o drogę do furtki, lecz mysz miała w pyszczku tak duże nasionko groszku, że nie mogła odpowiedzieć. Pokręciła jedynie głową. Piotruś poczuł się zupełnie bezradny i znów zaczął płakać. Potem próbował znaleźć drogę przez ogród, ale ścieżki plątały mu się coraz bardziej. W końcu trafił nad staw, w którym pan McGregor zwykle napełniał konewki wodą. Nad brzegiem zobaczył białą kotkę, która wpatrywała się w złote rybki. Siedziała nieruchomo, tylko koniuszek jej ogona od czasu do czasu poruszał się, jakby żył własnym życiem. Króliczek uznał, że najlepiej będzie oddalić się cichaczem, słyszał bowiem dużo o kotach od swojego kuzyna Benjamina. Pokicał więc z powrotem w kierunku szopy na narzędzia, lecz nagle, całkiem blisko, usłyszał dźwięk motyki. Ciach, pach! Ciach, pach! Przestraszony, przycupnął pod krzakiem. A ponieważ nic złego się nie wydarzyło, w końcu wyszedł z ukrycia. Wspiął się na taczkę i zerknął ukradkiem na okolice. Przed sobą zobaczył pana McGregora okopującego cebulę. Mężczyzna był zwrócony do Piotrusia plecami, a za nim znajdowała się furtka. Króliczek cichutko zszedł z taczki i ruszył co sił w nogach ścieżką za krzaczkami czarnej porzeczki w stronę wyjścia. Pan McGregor zauważył go na zakręcie, ale Piotruś już się tym nie przejmował. Przecisnął się pod furtką i odetchnął z ulgą. Po opuszczeniu ogrodu w lesie był w końcu bezpieczny. Z kubraczka i bucików, które zostały w ogrodzie, pan McGregor zrobił stracha na wróble, aby ptaki trzymały się z daleka od jego grządek. Sam Piotruś natomiast biegł co tchu i nie oglądał się za siebie, póki nie dotarł do domu pod potężną jodłą. Był tak wyczerpany, że padł na miękki piasek w króliczej norce i zamknął oczy. Jego mama była zajęta gotowaniem. Zastanawiała się jednak, co Piotruś zrobił z ubraniem. Był to już drugi kubraczek i druga para bucików, które jej synek zgubił w ciągu 2 tygodni. Z przykrością muszę wyznać, że Piotruś nie czuł się zbyt dobrze tego wieczoru. Mama
położyła go do łóżka i zaparzyła rumiankowej herbaty, po czym podała ją synkowi, mówiąc: należy wypić jedną łyżkę przed snem. Natomiast reszta rodzeństwa dostała na kolację chleb, mleko i jeżyny. Koniec. Taka to bajka o króliku Piotrusiu. Jestem ciekawa, czy widzieliście już w kinie bajkę o tym samym tytule, Królik Piotruś. Z pewnością, podobnie jak inne bajki, które pojawiają się na ekranach kin, odbiega ona od tego, co znamy z książek. Z pewnością jest rozszerzona i Królik Piotruś przeżywa bardzo dużo różnych przygód. Jestem ciekawa, czy ta historyjka Wam się podobała. Mam też do Was takie malutkie pytanie. W bajce, którą przed chwileczką przeczytaliśmy, kiedy Królik Piotruś wskoczył do konewki, a później ponownie uciekał przed panem MacGregorem, ogrodnikiem, pojawiło się takie sformułowanie: przemoknąć do suchej nitki. Jestem ciekawa, czy wiecie, co to oznacza. Jeżeli wiecie, to odpowiedzcie w komentarzu do tych poczytajek. Mam nadzieję, że chociaż jeden komentarz pojawi się pod tym filmikiem. Tak to jest, kochani, że to, co dobre i miłe, często szybko się kończy. Skończyła się nasza bajka Beatrix Potter o króliku Piotrusiu, a teraz pora na bajkę dla nieco starszych dzieci. Kontynuujemy historię o zaczarowanym rumaku, która znajduje się w zbiorze opowiadań napisanych przez Bolesława Leśmiana pod tytułem Klechdy sezamowe. Ostatnio opuściliśmy naszych bohaterów w Persji, dokąd książę Firuz Szach i księżniczka bengalska dotarli na zaczarowanym rumaku. Jak pewnie pamiętacie z ostatniego odcinka, niestety czarnoksiężnik był bardziej przebiegły niż ktokolwiek mógł to podejrzewać i przebrał się, udając sługę, wszedł do letniego pałacu i porwał księżniczkę bengalską. Na pomoc swojej ukochanej wyruszył oczywiście książę Firuz Szach, który postanowił znaleźć czarnoksiężnika, swoją ukochaną, i odpłacić złemu magowi za to, co wyrządził. No to posłuchajcie, co się działo dalej. Czarnoksiężnik, szybując po obłokach, mówił do omdlałej księżniczki: ocknij się i spójrz na mnie. Musisz zostać moją żoną. Nikt cię teraz nie wyrwie z mych objęć. Bądź mi więc posłuszna i przyzwyczaj się do myśli, że należysz do mnie. Kocham Firuz Szacha, szepnęła księżniczka, budząc się z omdlenia. Firuz Szach jest już daleko, rzekł czarnoksiężnik. Nigdy go nie zobaczysz. Rumak zaklęty uniesie nas na drugi kraniec ziemi. W krainę samotną, gdzie będą kwiaty i drzewa, i ptaki, i strumienie, i ogrody, i pałace, ale nie będzie Firuz Szacha. Kocham Firuz Szacha, szepnęła znowu księżniczka. Nie powtarzaj tych słów, zawołał gniewnie czarnoksiężnik. Ja teraz jestem twoim panem i nie wolno ci nikogo oprócz mnie kochać. Jeżeli jeszcze raz szepniesz o miłości swojej do Firuz Szacha, zrzucę cię z siodła i spadniesz w przepaść. Kocham Firuz Szacha,
– szepnęła znowu księżniczka. Słysząc te słowa, czarnoksiężnik chwycił ją mocno w objęcia, uniósł w górę nad siodło i już chciał rzucić księżniczkę w otchłań, która ich od ziemi dzieliła, ale spojrzał raz jeszcze w jej twarz i powstrzymał się. Była tak piękna, że nie mógł wykonać zbrodniczego zamiaru. Posadził ją z powrotem na siodle i w milczeniu cwałował z nią razem po obłokach. Wszakże głód zaczął dokuczać czarnoksiężnikowi. Postanowił spuścić się na ziemię, aby głód zaspokoić i w dalszą podróż wyruszyć. Zakręcił więc inną śrubkę i po chwili rumak, kołysząc się lekko, opadł na polanę leśną, pustą i samotną. Czarnoksiężnik przywiązał księżniczkę do drzewa, rumaka zostawił w pobliżu, a sam poszedł w las, aby tam upolować jakąkolwiek zwierzynę. Gdy czarnoksiężnik odszedł, księżniczka próbowała zerwać powrozy i uciec. Lecz daremnie. Była związana tak mocno, że wszelkie wysiłki spełzły na niczym. Prócz tego osłabił ją głód i niezwykłe wypadki dnia ostatniego. Westchnęła więc i trwała nadal, nieruchoma i cicha. W tej chwili właśnie usłyszała tętent koni. Z lasu wyjechało kilku jeźdźców, bogato i jaskrawo ubranych. Na czele ich jechał najpiękniej i najbogaciej ubrany, zapewne król jakiegoś państwa, bo miał ruchy królewskie i królewski wyraz twarzy. I rzeczywiście, był to sułtan Kaszmiru ze świtą swoich dworzan. Sułtan spostrzegł księżniczkę przywiązaną do drzewa, podjechał ku niej i pochyliwszy się z konia zapytał: kto cię przywiązał do drzewa, piękna księżniczko? Bo na pewno jesteś księżniczką, ponieważ masz książęcą postawę i książęcy wyraz twarzy. Zgaduję, że jesteś sułtanem, rzekła księżniczka, więc zwracam się do ciebie z prośbą o ratunek. I księżniczka opowiedziała sułtanowi o tym, jak zły czarnoksiężnik wykradł ją z domu na rumaku zaklętym, lecz przemilczała o swojej miłości do Firuzszacha. Ze łzami w oczach skarżyła się sułtanowi na czarnoksiężnika, który ją do drzewa przywiązał, aby mu nie uciekła. Właśnie gdy księżniczka kończyła swe opowiadanie i swoje skargi, czarnoksiężnik wrócił i widząc, co się stało, rzekł do sułtana: ta kobieta przywiązana do drzewa jest moją żoną. Sprzeniewierzyła mi się i dlatego ją w ten sposób ukarałem. Nikt nie ma prawa wtrącać się do naszych kłótni małżeńskich. To też żądam, abyś ty, sułtanie, wraz ze swoją świtą odjechał i zostawił nas w spokoju. Sami, bez niczyjej pomocy, najlepiej dojdziemy do porozumienia. Sułtan spojrzał na czarnoksiężnika najpierw lewym, potem prawym okiem, wreszcie obojgiem oczu i zawołał: widzę, że jesteś złym czarownikiem i że porwałeś tę piękną księżniczkę wbrew jej woli, ale nie ujdzie ci to bezkarnie. To mówiąc, dał znak swym rycerzom, aby zabili czarnoksiężnika. Rycerze natychmiast złotymi mieczami posiekali złego czarnoksiężnika, a sułtan tymczasem własnoręcznie rozwiązał powrozy na rękach i nogach księżniczki. Teraz jesteś wolna, rzekł do niej. Zapraszam cię do mego pałacu w Kaszmirze. Rumaka zaś zaklętego zabieram do swego skarbca. Rycerze podali księżniczce białego konia z purpurowym czaprakiem i złocistym siodłem i wszyscy udali się do Kaszmiru. Wkrótce księżniczka znalazła się w komnacie pałacowej i zmęczona zasnęła. Co jej się śniło tej nocy, nie wiadomo. Zapewne widziała we śnie Firuzszacha. Spała wszakże mocno i bez przebudzenia aż do świtu. O świcie jednak zbudził ją hałas niezwykły. Zaczęła się przysłuchiwać temu hałasowi i zrozumiała wreszcie, że są to odgłosy trąb, bębnów, cymbałów i innych instrumentów. Wejrzała przez okno. Tłumy ludzi na ulicach otaczały jeźdźców, którzy na rozmaitych rogach ulic ogłaszali ludowi, że sułtan zakochał się w księżniczce
i postanowił dziś jeszcze ją poślubić. Dlatego też kazał bić w bębny i dąć w trąby, ażeby tym sposobem zwiększyć uroczystość tego dnia. Zanim księżniczka zdążyła obmyślić plan dalszego postępowania z sułtanem, drzwi jej komnaty rozwarły się na oścież i wszedł sam sułtan, kłaniając się, uśmiechając i robiąc najprzyjemniejsze wyrazy twarzy, na jakiego było stać. Księżniczko, szepnął, przynoszę ci wiadomość, która cię na pewno uraduje. Nie chcę ci tej wiadomości udzielić od razu, bo zbyt wielkie szczęście mogłoby cię przyprawić o zemdlenie. Wolę więc tę wiadomość podzielić na trzy pomniejsze szczegóły, które się złożą na piękną całość. Mianowicie, po pierwsze, podobasz mi się, po wtóre, kocham cię, a po trzecie, postanowiłem dziś jeszcze poślubić ciebie i uczynić sułtanką Kaszmiru. I sułtan przymrużył oczy, chcąc zobaczyć, jakie wrażenie na księżniczce sprawią te słowa. Tymczasem księżniczka postanowiła udawać szaloną, która nie rozumie, co się do niej mówi. Zaczęła więc biegać i miotać się po komnacie, drapiąc każdego, ktokolwiek się do niej zbliżył. Niestety, zawołał sułtan, załamując dłonie, ta piękna księżniczka jest obłąkana. Obłąkanej poślubić nie wolno. Jestem chora. Od rana do wieczora trapi mnie zmora. Połknęłam potwora, wpadłam do jeziora. Ratujcie, bo już pora, poślijcie po doktora, wołała księżniczka, starając się dobierać słowa bez sensu i związku i pobiegłszy do sułtana, podrapała mu lewy policzek prawą ręką, a jednocześnie nogą uderzyła go w brzuch, opasły i pulchny jak poduszka. Oj, 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 zawołał sułtan. Czylim się spodziewał, że ta drobna rączka tak drapia, a ta mała nóżka tak kopie? Sprowadźcie jak najprędzej doktora. Niech uleczy tę piękną księżniczkę, abym mógł ją nareszcie poślubić. I sułtan wyszedł, zostawiając księżniczkę samą w komnacie. Natychmiast wydał rozkaz, aby sprowadzono najsławniejszych doktorów. Nazajutrz kilka słynnych w całym Kaszmirze lekarzy weszło do pokoju księżniczki. Księżniczka wciąż biegała błędnie od ściany do ściany, wykrzywiając twarz i krzycząc w niebogłosy. Kto się zbliży na łokieć, w krtań mu wsunę paznokieć, a kto bliżej przyskoczy, temu wydrapię oczy. Jestem straszna i wściekła, rodem z samego piekła. Mam duszę ponurą i diabła mam pod skórą. Brat mój wąż, siostry żmije, kogo dotknę, zabiję. Zabitego w piec wkładam i smażę go i zjadam. Doktorzy, słysząc te groźne słowa, bali się podejść do księżniczki i zbadać jej puls oraz stan zdrowia. Gdyby zbadali, może by doszli do przekonania, że tylko udaje chorobę, ale ponieważ żaden z nich nie ośmielił się księżniczki dotknąć, więc tylko kiwali smętnie głowami i mówili szeptem do siebie. Dziwna choroba. Nieuleczalna choroba, niebezpieczna choroba. Sułtan, słysząc te szepty doktorów, pogrążył się w rozpaczy. Czy nie macie żadnej nadziei na uleczenie księżniczki? Zapytał drżącym głosem. Żadnej, odrzekli chórem doktorzy. Kocham ją, szepnął sułtan, ale jest obłąkana, więc nie może mnie pokochać. Gdybyście ją uzdrowili, na pewno wyznałabym miłość i byłbym najszczęśliwszym ze wszystkich sułtanów na świecie. Nie wątpimy o tym, że pokochałaby ciebie, rzekli doktorzy. Przede wszystkim dlatego, że jesteś władcą Kaszmiru. I dlatego, że jestem piękny, dodał sułtan, głaszcząc dłonią swoją brzydką twarz. I dlatego, że jesteś bogaty, rzekli doktorzy. I dlatego, że jestem mądry, dorzucił sułtan, robiąc przy tym głupią minę. I dlatego, że się wyzwolił z rąk złego człowieka, mówili dalej doktorzy.
I dlatego, że mam miły głos, wyraziste oczy, ponętny podbródek i czarujący nos. A zawołał sułtan, wzdychając głęboko. Tak, rzekli doktorzy. Posiadasz mnóstwo zalet, ale musisz się wyrzec księżniczki. Nie znamy środka, który by ją uleczył. Przez całe życie będzie obłąkana. Powiedziawszy te słowa, złożyli niskie ukłony i wyszli. Sułtan, obity i posiniaczony przez księżniczkę, też opuścił komnatę i udał się w głąb pałacu, aby tam rozmyślać o swoim nieszczęściu. Powiedziawszy te słowa, aby tam rozmyślać o swoim nieszczęściu. W tym właśnie czasie przybył do Kaszmiru jakiś derwisz z obcej krainy. Był to Firuz Szach, przybrany za derwisza. Ponieważ w całym mieście mówiono o chorobie księżniczki bengalskiej i o tym, jak ją sułtan wybawił od przemocy złego czarownika, właściciela zaklętego rumaka, więc Firuz Szach od razu domyślił się wszystkiego. Był pewien, że jego narzeczona udaje obłąkaną, ażeby tym sposobem uniknąć przymusowego ślubu z sułtanem. Natychmiast zrzucił szaty derwisza, przebrał się za doktora i poszedł wprost do pałacu sułtana. Zdziwiono się wielce w pałacu, że znowu jakiś nieznany doktor zamierza leczyć księżniczkę. Sułtan sam wybiegł na jego spotkanie i zawołał. Nieszczęsny doktorze, nie mam już nadziei na twoją pomoc i na twoje znawstwo. Czekają cię tylko kopnięcia nogą, uderzenia ręką i przekleństwa tak straszne, że włosy dęba stają na głowie. Nie będziesz mógł nawet zbliżyć się do obłąkanej księżniczki, ażeby zbadać jej puls. Ale jeżeli chcesz koniecznie spróbować szczęścia, to spróbuj. Wszakże trudno znaleźć mędrszego, piękniejszego i ponętniejszego człowieka ode mnie. A pomimo to, księżniczka nie pozwala mi zbliżyć się do siebie. Znam takie tajemnice medycyny, odrzekł Firuz Szach, i posiadam taką potęgę spojrzenia, że potrafię ugłaskać księżniczkę i nawet, o ile los mi dopomoże, uzdrowić ją zupełnie. A więc wejdź jak najprędzej do jej komnaty, zawołał ucieszony sułtan, i zrób wszystko, ażeby wyzdrowiała i mogła nareszcie wyznać mi swoją miłość, bo wiem, że mnie kocha. Lecz obłąkanie mąci jej rozum i przeszkadza rzucić mi się na szyję z wyznaniem miłości. Firuz Szach pogładził siwą, przyprawioną brodę i szybkim krokiem wszedł do komnaty księżniczki. Księżniczka, ujrzawszy doktora, zaczęła jak zwykle biegać po pokoju, wrzeszcząc i wygrażając pazurkami. Sułtan stanął opodal i przyglądał się tej scenie. Niech śmierć ciebie zaskoczy, niech czart wyźre ci oczy, niech cię obłęd zamroczy, wołała księżniczka, zaciskając pięści i tupiąc nogami. Firuz Szach zbliżył się do niej i szepnął tak cicho, żeby sułtan nie usłyszał. Księżniczko, jestem Firuz Szach, twój narzeczony. Przebrałem się za doktora, żeby ciebie ratować. Uspokój się i nie lękaj niczego. Powiedz mi tylko, gdzie się znajduje rumak zaklęty? Zdaje mi się, że sułtan złożył go do swojego skarbca. Tymczasem sułtan zdumiony był tym, co zobaczył. Po raz bowiem pierwszy obłąkana księżniczka pozwoliła doktorowi zbliżyć się do siebie. Firuz Szach zbadał puls i rzekł do sułtana. Zdaje mi się, że potrafię chorą wyleczyć, ale muszę przedtem wiedzieć, z jakiego powodu zachorowała. Czy nie miała czasem jakiegoś osobliwego zdarzenia w życiu? Może rzucono na nią zły urok, który trzeba odczynić? Świat jest pełen czarów, zaklęć i tajemnic. Musiałbym wiedzieć dokładnie, jakie czary opętały księżniczkę. Zdaje mi się, rzekł sułtan, że opętał ją zły czarownik, który ją uwiózł skądś na rumaku zaklętym. I sułtan opowiedział Firuz Szachowi, jak wybawił księżniczkę z mocy złego czarownika. Wówczas Firuz Szach o udanym namyśle rzekł.
dochodzę do przekonania, że jazda na rumaku zaklętym jest przyczyną obłąkania księżniczki. Aby ją uzdrowić, musiałbym w jej obecności odczarować rumaka zaklętego. Rumak zaklęty znajduje się w moim skarbcu, zawołał sułtan. Możesz go stamtąd wydostać i odczarować. A więc jutro, skoro świt, każ mi sprowadzić rumaka zaklętego na plac przed pałacem. Księżniczka też przyjść tam powinna. Mam kadzidła, których dym zniszczy wszelkie czary i w rumaku, i w księżniczce. Wówczas choroba ustąpi zupełnie. Powiedziawszy te słowa, Firuzszach ukłonił się i wyszedł. Nazajutrz, skoro świt, sprowadzono na plac przed pałacem księżniczkę i rumaka zaklętego. Firuzszach ustawił rumaka na środku placu, a sam z księżniczką stanął tuż przy siodle. Potem otoczył rumaka i księżniczkę kadzidłami i zapalił wszystkie... Gęsty dym unoszący się w powietrzu zasłonił rumaka i księżniczkę. I Firuzszacha przed oczami sułtana i gromady dworzan, bo wszyscy zebrali się na placu, by patrzeć na uzdrowienie księżniczki. Wówczas Firuzszach wraz z księżniczką dosiadł rumaka, zakręcił odpowiednią śrubkę i po chwili sułtan i cały dwór jego ujrzał, jak ponad dymem kadzideł księżniczka w objęciu Firuzszacha unosiła się w górę na rumaku zaklętym. Sułtan zrozumiał, że go zdradzono i zawołał. Podły doktorze, oddaj mi księżniczkę, która jest zachwycona moją urodą. Księżniczki ci nie oddam, odrzekł Firuzszach z konia. Ale mogę ci oddać moją brodę, którą sobie przyprawiłem. Mówiąc to, zdjął przyprawioną brodę i rzucił ją tak, że upadła na łysinę sułtana. Zdrada! 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 Krzyczał sułtan. Nie zdrada, lecz kara, odpowiedział Firuzszach. Tak niechaj będą karani wszyscy, którzy chcą poślubić młode dziewczęta, nie zapytawszy ich pierwej o zgodę. Rumak zaklęty z błyskawiczną szybkością pomknął w błękity i zginął z oczu sułtana. Jakaż była radość w Persji, gdy Firuzszach powrócił wraz z księżniczką. Tegoż dnia urządzono im huczne wesele i król perski natychmiast wysłał do króla bengalskiego posłów z zawiadomieniem o ślubie księżniczki z księciem Firuzszachem. Król bengalski uradował się bardzo i pojechał zaraz do Persji, aby poznać osobiście swojego zięcia. Odtąd Firuzszach i jego piękna żona spędzali czas w szczęściu i weselu. Często wybierali się na spacer po obłokach na rumaku zaklętym i wspominali dawne przygody i nieszczęście. Ale wspominali je z uśmiechem, a rumak zaklęty wesoło galopował po błękicie. To, co dobre, szybko się kończy. I tak właśnie zakończyła się nasza historia o rumaku zaklętym. Mam nadzieję, że dzisiejsze historyjki podobały Wam się i że chętnie do nich wrócicie. A za tydzień coś nowego, coś innego. Mam nadzieję, że będziecie wtedy ze mną. Zapraszam Was, kochani, na kolejne poczytajki za tydzień. Chcecie bajki? Oto bajka. A za nami poczytajka. Do zobaczenia, kochani. Pa, pa!